Paweł Miesiąc, Lubelski Węgiel KMŻ. Witam o dosyć nietypowej porze przed wyjazdowym meczem w Gdańsku. Jaka atmosfera w drużynie? No na pewno jesteśmy bojowo nastawieni. Szkoda, że przegraliśmy ostatnio, ale ten mecz pokazał, że naprawdę w osłabieniu nie jesteśmy słabą drużyną, bo niedużo brakło. No trochę mieliśmy pecha i pogubiliśmy punktów, ale widać, że możemy wygrać wszędzie i będziemy jechać do końca. No, małe zmiany w awizowanych składach. Jak wiemy, nie pojedzie Andrzej Kudiaszow, a w jego miejsce Karol Baran, który chyba prezentował całkiem niezłą formę w ćwierćfinałach indywidualnych Mistrzostw Polski. Będzie to wzmocnienie dla drużyny? To się okaże. Myślę, że Karol pokaże się z dobrej strony, bo na pewno mu zależy na tym spotkaniu, tak, i nam wszystkim. A Andrzej na pewno wyciągnie wnioski z tego, że pojechał tam do Daugavpils, bo przecież tam jedziemy na mecz ligowy, także jaki pojedzie tam skład, też nie wiadomo, ale na pewno tam chyba dobrze się zaprezentował z tego, co widziałem. Także jesteśmy dobrej myśli przed tym meczem. Pilotażowo robimy pierwszy raz w tym sezonie, jak w ogóle w sezonie Strefę Kibica Żużla razem z zespołem Orkana. No, na pierwszym meczu planujemy około 140 kibiców, później strefa się, miejmy nadzieję, rozrośnie. Potrzebne jest to w lubelskim sporcie żużlowym? No jak najbardziej, to bardzo mało jest tego. Na przykład u nas w mieście w Rzeszowie, no Grand Prix jedynie są transmitowane, z tego co wiem, w takiej galerii większej, a na pewno trzeba reklamować ten sport, bo co roku jest, mi się wydaje, że coraz gorzej i trzeba robić jak najwięcej takich spotkań i takich transmisji, żeby to było na żywo i żeby ludzie przychodzili, oglądali to, dopingowali. Jeśli nie mogą pojechać, to na pewno to daje dużo nam. Super. Paweł, jaki wynik obstawiasz? Jaki wynik? No na pewno chcę, żebyśmy tam wygrali. Jaki wynik? Obyśmy wygrali, obojętnie jaki, żebyśmy tylko wygrali. U siebie już pojedziemy, wiadomo, na maksa, jeszcze bardziej zmobilizowani, bo u siebie przecież i z początek sezonu i chcemy nazbierać tych punktów. Jeśli się by nie udało wygrać, choć odpukam niemalowane, to na pewno postaramy się zrobić jak najwięcej punktów, żeby te bonusy u siebie poodbijać, także myślę, że będzie dobrze. No i ostatnie, oglądają nas teraz kibice Sporka, na no, jakieś przesłanie dla nich, pozdrowienia. Pozdrawiam wszystkich kibiców, trzymajcie za nas kciuki w niedzielę i dopingujcie nas mocno. Bardzo dziękuję. Dzięki.